Święty gniew Boga jest bliski. Jaka jest prawda za tajemniczą i intrygującą przepowiednią trzech dni ciemności, ujawnioną przez świętego ojca Pio podczas jego życia? Czy przewiduje się, że to wydarzenie nastąpi jeszcze w grudniu? Jak powinniśmy się przygotować na ten trudny moment? Te pytania budzą zainteresowanie wielu, skłaniając ich do badania przepowiedni udostępnionych przez tego świętego i zastanawiania się, co to oznacza. Spośród licznych wizji ojca Pio, niektóre zostały starannie udokumentowane, a inne przekazywane były tylko ustnie i przechodziły przez tradycję. Najbardziej porywająca jest jednak przepowiednia trzech dni ciemności, zjawisko, które przyciągnęło uwagę wielu ludzi na całym świecie. W dzisiejszym filmie dokładnie wyjaśnię tę przerażającą przepowiednię i jak powinniśmy się na nią przygotować, albo jak jej uniknąć. Zanim zagłębimy się w szczegóły przepowiedni, spójrzmy szybko na historię ojca Pio, aby lepiej zrozumieć kontekst. Ojciec Pio, znany również jako Francesco Forgione, był włoskim kapucynem. Syn Giuseppe i Grazie, z rodziny rolników, urodził się w skromnym mieście Pietrelcina. Od młodości odczuwał głębokie powołanie religijne, wstępując do zakonu w wieku 15 lat, i zostając wyświęconym na kapłana w 1910 roku. W 2000 roku został kanonizowany przez Kościół katolicki i obecnie jest uważany za świętego. Życie ojca Pio stało się nadzwyczajne, gdy zaczął manifestować stygmaty przedstawiające pięć ran Chrystusa podczas ukrzyżowania. Te stygmaty pojawiały się na jego rękach i stopach, powodując ból i intensywną cierpność. Były interpretowane jako znak wielkiej świętości i duchowości. Stygmaty ojca Pio czasami krwawiły, ale były zadziwiająco wolne od infekcji. Podczas gojenia wydobywał się z nich przyjemny zapach róż, a po kilku dniach czy tygodniach znów się pojawiały. Ważne jest zauważenie, że nie wszyscy widzieli te rany, ale Kościół je uznał. Te stygmaty przyciągały wiernych z całego świata do sanktuarium San Giovanni Rotondo. To, co uczyniło ojca Pio wyjątkowym, to jego proroctwo o trzech dniach ciemności, przepowiednia budząca lęk i wątpliwości. Ale w końcu, co mówi ta przepowiednia? W osobistym liście do Komisji Heroldów Watykańskich ojciec Pio wyraził swoje zaufanie do objawień, jakie otrzymał od naszego Pana. W liście podzielił się swoją podróżą duchową i boskimi łaskami, w tym nadzwyczajnym zdarzeniem związanym ze stygmatami. Zwróć uwagę na jego słowa. Drogie dziecko, czekałem niecierpliwie na ten moment, aby podzielić się głębokim uczuciem z mojego serca. Zapraszam cię do modlitwy i czynienia zadośćuczynień w moim imieniu, zachęcając innych do tego samego. To jest właściwy czas, aby odwiedzić moje miasto, które cierpiało z powodu zaniedbań niektórych. Kontynuujcie wytrwale w modlitwie, aby oprzeć się panowaniu przeciwnika. Prosiłem moje lud, aby zawsze był gotowy, ponieważ moje sądy nadejdą nagle i nieoczekiwanie. Nikt nie uniknie mojego spojrzenia, gdyż wszyscy będą pod moim obserwacyjnym okiem. Wyciągnę ramiona mojej opieki. Bądźcie czujni na znaki niepokoju na niebie, słońce, księżyc i gwiazdy. To niepokojenie wskazuje na zbliżenie się wymienionych dni. Stany Zjednoczone są pod stałą czujnością modlitwy do nadejścia posłańca zagłady. Módlcie się, aby te dni były skrócone przez modlitwę i poświęćcie się przywracaniu gorliwej pobożności, praktykując akty samoograniczenia. Stoją głębokie interesy. Módlcie się, aby ludzkość nie kontynuowała pustych celebracji, jakby to było karnawałem czy diabelską zabawą. Proszę, pomóżcie w zbawieniu dusz. Kielich grzechu przelewa się teraz, a dzień kary z przerażającymi wydarzeniami jest bliższy, niż można sobie wyobrazić. Iluzja bezpieczeństwa na świecie wkrótce zostanie zdmuchnięta przez nieuchronny sąd Boży, który spadnie jak piorun na tych bez wiary, pogrążonych w złu. Zostaną wyeliminowani, tak jak mieszkańcy Sodomy i Gomory. Wspomniał, że zło dzisiejszych czasów przewyższa nawet to z tamtych starożytnych miast. Zamknijcie okna, aby uniknąć spoglądania na zewnątrz i zapalcie błogosławioną świecę, która dostatecznie oświetli. Módlcie się różaniec przez wiele dni i zanurzcie się w literaturze duchowej. Nawiązujcie więzi poprzez akty komunii duchowej
i akty miłości, które są serdecznie witane przez nas. Módlcie się z wyciągniętymi ramionami i pokornym kłonem na ziemi, przyczyniając się tym samym do zbawienia wielu dusz. Nie wychodźcie z domu, ale upewnijcie się, że macie wystarczające zapasy, ponieważ siły natury się poruszają i spowodują potop ognia oraz wstrząsy grozy. Zbierajcie odwagę, ponieważ jestem twórcą i stróżem istot ludzkich. Zawiadomię z wyprzedzeniem poprzez konkretne znaki, które wezmą się za dostarczenie dodatkowych zapasów. Dobra wybranych będą chronione, w tym dobrostan zwierząt, który będzie niezbędny do przetrwania. Nie pozwólcie, aby ktokolwiek wychodził na podwórko, nawet po to, aby zająć się zwierzętami. Starannie zamykajcie okna. Moi wybrani będą pod moją opieką. Podejdę do nich z ufnością i osłonię ich pod moją ochroną. Z nieba spadną strumienie ognistych burz i rozprzestrzenią się po całym świecie. Burze, złe warunki pogodowe, grzmoty i trzęsienia ziemi ogarną ziemię przez 2 dni, po których nadejdzie nieprzerwane panowanie ognia. Twoje narodziny będą oznaczone zimną nocą. Wszystkie te wydarzenia będą świadczyć o supremacji Boga nad stworzeniem. Ci, którzy pokładają swoją nadzieję we mnie i zachowują mocną wiarę w moje nauki, nie powinni się bać, bo nie opuszczę ich, ani tych, którzy szerzą moją wiadomość. Sprawiedliwi ozdobieni łaską uświęcającą i chronieni przez wstawiennictwo mojej matki pozostaną nietknięci. Abyśmy mogli przygotować się na nadchodzącą wizytę, udzielę wskazówek i rozpoznawalnych znaków. Noc będzie mroźna, towarzyszyć jej będzie wyjący wiatr. W tym czasie piorun będzie rozbrzmiewał blisko drzwi i okien, unikając kontaktu z obcymi. Knie przed krucyfiksem i błagaj ochrony mojej matki podczas trzęsień ziemi, oddalając się od jej spojrzenia, bo święte gnięcie Boga jest bliskie. Modlę się, abyście nie byli świadkami Jego gniewu, co wymaga kontemplacji z szacunkiem. Ci, którzy zignorują tę radę, doświadczą natychmiastowej śmierci. Wiatr uniesie toksyczne gazy i rozniesie je po całym świecie. Ci, którzy przez niewinne gałęzie staną się męczennikami odkrycia, znajdą pocieszenie w moim królestwie. Chociaż szatan może triumfować chwilowo podczas 3 burzliwych nocy trzęsień ziemi i płomieni, jego panowanie zakończy się tego dnia. Następnie słońce znów zacznie świecić na świecie. Anioły zejdą z niebiańskich królestw, niosąc ducha spokoju, który obimie ziemię. Przygniatające uczucie wdzięczności ogarnie ocalałych z tej okropnej przeżytej traumy. Nadchodząca katastrofa sięga początków stworzenia i obojętności ludzkości wobec tych nieuchronnych wydarzeń. Ludzie wydają się być obojętni, gdy chodzi o przygotowanie się do tych nadzwyczajnych manifestacji. Wkrótce waga boskiej sprawiedliwości przechyli się ciężko na ziemię, a gniew mego Ojca wyleje się na cały świat. Ponawiam ostrzeżenie za pośrednictwem Twojego pośrednika, tak jak to czyniłem wcześniej. W tym wyznaczonym dniu, gdy ciemność powróci na ziemię, nikt nie wychodzić będzie z domu, ani nie spoglądać przez okna. Ciemność potrwa 3 dni, a w 3. nocy gwiazdy odzyskają swój blask. Następnie słońce ogłosi nowy dzień podobny do wiosny. W ciemnych godzinach ci, których wybrałem, pozostaną czujni. Ich oddanie będzie niezmienne, jak ogród, w którym moi uczniowie uprawiali. Ich modlitwy nie ustaną, a ich wiara nie zostanie zawiedziona. Zbiorę moich wybranych. Pomimo, że piekielna otchłań może ich chwilowo zwieść, odzyskam panowanie nad ziemią. Powtarzam to ostrzeżenie ludzkości, dając wiele okazji do poprawy kursu. Przypływ osiągnął swoje apogeum, a czas kary nie może być dłużej odkładany. Podzielcie się tą wiadomością ze wszystkimi, bo dzień, w którym te proroctwa się spełnią, jest bliski. Te ostrzeżenia zostały przekazane bezpośrednio kapłanowi przez Jezusa Chrystusa. Warto zrozumieć, że ojciec Pio nie był jedynym, który otrzymał to objawienie. Początek tej proroctwa przypisuje się Najświętszej Maryi Pannie, która ukazała się wielu świętym i mistykom na przestrzeni historii, w tym świętej Janowi Bosko, świętej Faustynie Kowalskiej, świętej Katarzynie ze Sieny i błogosławionej Annie Marii Taigi. Drodzy przyjaciele, wielkość wielkiej ucisku jest niezmierzona i wymaga głębokiej refleksji. Nasze poszukiwanie odpowiedzi jest kluczowe, a roztropność nakazuje nam pozostawanie czujnymi,
gdyż objawienia mogą zawierać nieoczekiwane niespodzianki. Ufamy naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi i dążymy do życia sprawiedliwego, póki jest czas. Teraz, z sercami pełnymi oddania i nadziei, połączmy się w modlitwie. Miłosierny i kochający Boże, wznosimy nasze prośby w tym czasie refleksji i uznania dla ostrzeżeń i proroctw, które przekazałeś poprzez swoich wiernych sług w ciągu historii. Wiemy, że Twoja miłość i sprawiedliwość są niezachwiane i błagamy Cię, abyś nas prowadził w tych niepewnych czasach. Ojcze Niebieski, dziękujemy za światło, które rzuca się na nas poprzez Twoich posłańców i objawienia. Rozpoznajemy wagę życia w wierzeniach, sprawiedliwości i miłości, przygotowując się na wyzwania, które mogą nas spotkać w przyszłości. Prosimy o wzmocnienie naszej wiary i determinacji, abyśmy podążali Twoimi ścieżkami, jak nas zachęciłeś. Dziewico Maryjo, Matko Łaski, której przypisuje się źródło tych proroctw, prosimy Cię, abyś wstawiła się za nami przed Twoim Synem, Jezusem Chrystusem. Błagamy o naszą siłę duchową i łaskę życia w świętości. Daj nam, Panie, mądrość do rozpoznania Twojej woli i odwagę do podążania za Twoimi przykazaniami, nawet w obliczu trudności. Amen.